Witajcie. Dzisiaj w minutkach na lądzie mały opening giftów od Wargamingu. To jest 200 dużych paczek świątecznych. Kilka się udało zdobyć. Tak widzicie, trzy pierwsze też były darmowe. To są małe paczuszki. W garażu również znajdziecie na pewno pojazd drugiego tieru francuski, który tutaj teraz widzicie. Natomiast najważniejsze będzie za chwilę. Czyli opening dużych prezentów, dużych paczek świątecznych. Jest ich 200. Najbardziej pożądane prezenty oczywiście to są dwa czołgi, czyli E75TS, który już mam w garażu, jak i obiekt 703-2, czyli pierwszy dwulufowy czołg dostępny dla wszystkich. Oczywiście premium. I oczywiście z tego tieru. Nie muszę dodawać, że radziecki. Także zapraszam. Jest dwulufowy radziecki obiekt 703-2. Najważniejszy prezent dzisiaj. Styl na obiekt 430U. W każdej paczce, tak jak wspomniałem, jest 250 golda. Ta wartość może wzrosnąć po dodatkowy pakiet 250-500 bodajże lub 1000 sztuk złota. Może paczka zawierać 100 tysięcy lub 500 tysięcy sreberek, 1, 3 lub 7 dni premium. Tutaj co zobaczymy? O, kołowiec, drugi tier francuski. Ma animacji. Wjazdu tego czołgu na pole bitwy czy do garażu.
No i styl na T110 E4. Panzer 3 wersja K. Też jeden z premium czołgów, którego nie mam, nie miałem do tej pory. Piąty tier. Zobaczymy później, co potrafi. Kolejny styl na kolejny styl, czyli unikalna skórka dla AMX-a 13105. No i kolejny skin. Tym razem na niemiecki S100.
No i ostatni skin, który można było wygrać, wlosować w paczkach, czyli unikalny styl dla Jagdpanzer S100. Tutaj zaraz zobaczycie te style, jak wyglądają na żywo, dla trzech pojazdów, czyli T110E4, Jagdpanzer S100 oraz S100. Z racji tego, że nie posiadam na koncie medów radzieckich tudzież francuskiego magazynka 1305, te skiny będziecie mogli zobaczyć pewnie u innych graczy. Tak się prezentują te trzy, które posiadam. No i na koniec małe podsumowanie. Złota zdobytego z paczek, jakie ekwiwalentów za posiadane czołgi premium, to jest 147 800 sztuk. Zdobytych również 9 600 000 kredytów oraz 132 dni premium. Czołgi, które się pojawiły w garażu, których nie posiadałem wcześniej, to jest obiekt 732 drugiego tieru AM39 Gendron oraz 5 tier Panzer 3K. Ekwiwalenty w złocie za posiadane czołgi premium, czyli E75 TS 1 sztuka, SU-130 PM 1 sztuka, Breton Panther 1 sztuka, Sherman Firefly 1 sztuka, jeżeli chodzi o posiadane czołgi, Sexton bodajże chyba 4 czy 5 nawet, AM39 Gendron razy 3 przepraszam, i ostatnim czołgiem, który już posiadałem, a za który dostałem ekwiwalent, to jest Sherman Firefly. Tak jak widzicie, podsumowanie widoczne dla każdego. Średnio z paczki 739 golda, łącznie z bonusami, kredytów 48 tysięcy, czołgów premium 0,66, konta premium. Czyli przeciętnie z paczki zdobyto 739 golda, łącznie z bonusami plus standard 250 sztuk, kredytów 48 tysięcy oraz 0,66 dnia premium na paczkę. Zdobyte nowe 3 czołgi premium, ekwiwalent za czołgów jest za posiadane 22 czołgi premium. Tak jak wspomniałem, łącznie daje to z całym złotem zdobytym w paczkach w standardzie i z bonusami dodatkowymi 147 800, ponad 9,5 miliona kredytów i 132 dni premium. Dużo, mało, możecie sami ocenić. Wiem już na pewno, że kilku chłopaków, cyceków, nie tylko polskich, zdobyło znacznie więcej golda, zdobyło znacznie więcej czołgów premium. Chociażby bardzo popularny Progetto 8 tieru. Pomijam obiekty 703, pomijam E75 TS. Bardzo dużo osób te czołgi dostaje, mimo że procentowo może to nie jest wysoka szansa na zdobycie takiego pojazdu, ale jest ich coraz więcej na serwerze. Tyle z mojej strony na tą chwilę. Przypominam tylko o małym konkursie, do wygrania będzie kod VIP-owski z czołgiem Progetto. Z tego co pamiętam, tam już jest 5000 sztuk golda plus 30 dni premium.
to będzie, przekroczymy 1000 subów. Jeżeli się uda, super, jeżeli się uda do świąt, będzie rewelka, do świąt, do Sylwestra. Jeżeli się uda do Sylwestra, będzie rewelka, jeżeli się nie uda, to do 1000. Także zapraszajcie znajomych, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję tego kanału, będzie się pojawiało coraz więcej filmików, nie tylko z WOTA, ale też z okrętów, jak i samolotów, spod ze stajni Wargaming, a podejrzewam, że i też parę gier z innych konkurencyjnych stajni się znajdzie na tym kanale. To tyle z mojej strony na dzisiaj. Życzę wam wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.